Sobota 27 maja 2023 roku. No ale Kaj jest mój rower. No nie ma go jeszcze. Dlatego dzisiaj zaś będzie piechty. A Kaj będzie piechty? No, ci, którzy oglądają moje rowerowe filmy, które są większością na tym kanale, wiedzą, że zmierzą do Czarnolesia, do stacji kolejowej, czyli do Bahnhofu. A czemu do Bahnhofu? No bo na Cuga trzeba iść. A czemu na Cuga? Bo trzeba Kaj zjechać. A czemu trzeba jechać? No bo przecież nie warto siedzieć w taki piękny dzień w chałupie. A czemu nie warto? Bo zawsze warto wyjść się poruszać. Wiadomo, że każdy ma swoje obowiązki w chałupie. Robić trzeba w robocie. Ale czasami przychodzi taki dzień, kiedy trzeba się zresetować. Jak nie rower, to własne nogi. Albo co innego. I mamy żółty szlak. Witam Was z Ustronia, już w kierunku Małej Czantorii. Tak, pięknie tu jest. Pytanie jest tylko takie, czy ja tu już kiedyś był. Tak, byłech. Zgadza się. Ten szlak rowerowy to jest szlak właśnie z Rybnika do Ustronia. Mam go w całości przejechany. Także idziemy teraz śladem, którym szedł tutaj pan Krzysztof z kanału Trochu Roweru. Tak, odgapię od niego trasę. Mam nadzieję, że się nie będzie na mnie boczyć, jak to się u nas godo. Także zapraszam na film. Będzie może trochę długi. U mnie nie będzie milczenia, u mnie będzie gotka. Dlatego, że ja lubię gadać z Wami. A i też ciężko by mi było się powstrzymać. Tak więc cisnemy. No i zaczął się szlak. Jak widzicie, troszkę błotka. Pozdrawiamy pana Wojtka z Pisarzowic. Napisał mi miłego dnia. Musi być miły dzień. Jest widoczek fajny. Spotykam pierwszych turystów. Słuchajcie, kobita biegnie. Loce przez. A sapie jak pierun. Zresztą ja też. Czai się tam, czai. Czai się też. Czai. Ale my go obczajemy jeszcze bardziej, żeby go tu nie widzieli. I mamy. I doszedłem do skrzyżowania szlaków. Dołącza się szlak zielony, Kaj z Cisownicy idzie. Więc teraz już te szlaki idą jednak razem. Fajnie. Cisnemy. To już jest blisko Mała Czantoria. I tam był Kesz. Jest i Mała Czantoria.
Ja trochę teraz zboczą ze szlaku, idąc do Kesza. Jest fajnie. I mamy kolejną skrytkę geocaching w okolicach szczytu Małej Santorii. Taka oto skrytka jest, wpis jest. I taki oto rzeczy. Idziemy dalej. Łogie. Widok. Szczyt Małej Santorii. To jest właściwy szczyt z tego co widzę. Tam widać nasze tereny. Zalew Goczałkowicki. Gdzieś Morowice w Czechach. To jest właściwy szczyt, a tam jest Wielka Santoria i stacja narciarska na Poniwcu. A ja zmierzam dalej. Ale jest super. Będą borówki rosły. A to są borowiny. Fajnie. Haziel. Jakoś chata pastersko. Schron turystyczny, bardziej byś powiedział. Sprawdzimy co to tam jest. A tam coś było. Jedno się rozwaliło. Czereśnia. Tako wielko. Skoro jest to zastawione tutaj, to raczej. Ale jest też zamknięte, więc nie wlezymy. Ile mamy na gradach? 15 stopni na gradach. Więc fajnie. No. O, ho, ho. Imprezki to tutaj są, pizze. No, no. Ale jest fajnie. No powiem tak, Bóg robi wrażenie. Też jest tam sam Hanej u wierchu. Nie wiem czy go widzicie. Ale obwód tego Buka jest po prostu potężny. Jest Bóg potężny. A tam jest Poniwiec. Stacja narciarska Poniwiec. Było się tu w zimie na nartach. Jeździło się tu na tym stoku. Ej, teraz będziemy schodzić, ale krótko. Nie chcę zobaczyć, co jest na tym domku. Tadam, 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 tadam. Widzicie go? Jest. Jest kolejny cache. No niestety tutaj do cache'a się nie udało wpisać. Wszystko zamoczane jak diobli. Ale mamy kolejnego. Niestety drzewo zwalone, a miało być ok. Ale chyba żyje nawet to drzewo. Jeszcze. Tak, tutaj mamy miejsce śmierci turystki, u której się zatrzymało krążenie 12 marca 2023. Czyli dzień później, jak ja był tutaj na skirajzie na Poniwcu. Także no straszna sprawa, zatrzymanie krążenia. Ratowali ją, ratowali, ale nie uratowali. Piękna baba była. Naprawdę. I doszedłem do czeskiego schroniska turystycznego. I polski Koliby. Granica leci tak jak ta druga. Kiedyś był problem.
bo jak były kontrole, nie było wolno przewozić, nie było Schengen, ludzie tu was przewozili i sypałyście mandaty. Także słyszą. Genau mamy wielki Czantorię, tam się na tabierza dobyliś. Się za to też płaci. Można polskimi złotówkami, czeskimi kurunami. Jest naprawdę super. No ale też szczyt bardzo popularny, jak widać. Bliskość wyciągu robi swoje. I to jest raczej coś, czego nie pochwalą. Wchodzimy z Czantorii. Rowerzyści jadą, ale ja by się tu raczej z rowerem jechać nie odważył przy takich tłumach. To jest głupota. Złaża z Czantorii. No, jest trochę tego kamieniu, tutaj trzeba dać pozór, żeby nie pobulić. Zaś ty pieruny, że zajęty lasy, niesamowicie. Ach, szkoda go dać. Mamy światowid, ale chyba nieczynny. A więc przed nami będzie przełęcz Beskidek, a ci tam fur rzazają. Po czeskiej stronie. Ale go dali po naszemu. Zobaczymy. Zbliżamy się do przełęczy Beskidek. Beskidzkie sedlo. To jest właśnie miejsce podobnej strażnicy WOP, czyli Wojsk Ochrony Pogranicza. Tutaj była taka drewniana chałupka. Siedział se taki chłop z psem. WOPista. WOP, czyli dzisiejsza Straż Graniczna. I gonili. Nie było możliwości tutaj przechodzenia przez tą oto granicę państwa. Tablica granicy państwa. Wcześniej było jeszcze napisane, że przekraczanie zabronione. Jak wiemy, dzisiaj już nie ma zabronione. No i oczywiście mamy też kamień graniczny. Pomory Cieszyński. TK. Troszkę taki ugryziony. 43. Jest TK. Jest. A obok niego kamień granicy polsko-czeski z rokiem delimitacji granicy i oczywiście widoczne oznakowania czechosłowackie. Mamy kolejny słupek TK razem z granicznym. Nie widać tego TK za bardzo, numeru też nie widać, ale jest. A przed nami kolejny kolega TK. 49 jest. Mały Soszów. Tego kesza, że już tu kiesi znoszą, ale konkretnie było to 4 marca 2023. I wpisałeś się zaś. A co? Zajrzyj tu był. Wtedy zaś tu był na skiturach. No, nie jest wielką sztuką jeździć na elektryku. Jakoś i budowa się szykuje. Coś będą robić. Sam Hanej. Widać Baraniogóra.
tam te okoliczne szczyty. Za chwilę zobaczycie skrzyczne, genau wyłoniło się za strumu. Jego domkamy są. Myślę, że wszyscy poznają, ci, którzy oglądają moje filmy, zwłaszcza narciarskie. Już takie nawiązanie. Kamy to są. Zaraz się wszystko wyda. Filmy narciarskie. To już jest podpowiedź. Się zatrzymimy kiedyś na obiad, chyba w schronisku. Kolejna podpowiedź. Wszyscy na elektrykach tutaj jeżdżą. Co to za przyjemność, nie wiem. Już wiecie? Stacja narciarsko-Soszów. Tak jest. Nic innego. Stacja narciarsko-Soszów. Moje skirajzy tutaj były. Super sprawa. No i bardzo popularne miejsce. Wyciąg chodzi. Armaty stoją gotowe do naśniadania. Bistro, danie dnia. Gdzie tu czynne? Czasna przerwa. Chyba nie ma czynne. A szkoda. Nowe armaty. Się tu szusowało. Stacja narciarsko-Soszów. Największa stacja narciarska w Wiśle. Tak się zastanawiam, czemu ten orczyk tutaj nie działa. Kurczę, liny są, słupy stoją, a orczyk nie działa. Nie ma się co śmiać. No i pojadłem sobie w Glepiarzówce. Placek Drwala. Czyli kotec habowy, trzy placki ziemniaczane i kapusta zasmażona. 48 zł i mało kola. Ale warto było. Cisnęmy dalej. Jest cash w okolicach Dziewiczego Stoku, ale widzę, że już schodka sobie nie trzeba robić. Ale jest. Dobra, nie będę go wyciągać, bo ja już go w zimie zmoczę. Dziewiczy Stok.
Jest te czujno na chwilę, bo już cisnę na stożek. A przed nami cieślar będzie. Cieślar, mały stożek, stożek. I potem zobaczymy, czy będzie to krkawica i kiczera, czy już będziemy schodzić do Łabajowa. I jeszcze raz wielki Soszów. I widoki. Dobrze wam znane. Z narciarskich skirajzów. Szusowało się, szusowało. Wszystko jeździ na elektrykach, tak jakby na zwykłych się nie dają, nie dało. Ale nie szarżujcie, jak tak jeździcie. Pamiętajcie, że w górach panem jest turysta pierwszy. Ja jak jeżdżę po górach, to też tak zawsze go w domu. Nie żeby ktoś mi powiedział, że tyrobaź nie ma lepszy w ogóle. Za lepszego nigdy się nie uważał, ale za gorszego też nie. Ale pamiętajcie, jeśli rowerem, szacunkiem, spokojnie, a nie tak jak te warioty. I mamy słupek TK. Już wiele razy pokazywany. No i tu mamy też fajny widok na Przełęcz Jabłonkowsko, czyli Jabłonkowskie Siodło i Beskid Morawsko-Śląski po czeskiej stronie. Tam jest Gajsi na wsi, Trzyniec, nie Trzyniec, tylko Bystrzyca i Jabłonków. Trzeba będzie też tam kiedy piechty połazić. No i Ałysej Chory nie widać, cholera, szkoda. Mamy cieślar. Dawno łapówka. I na elektrykach jadą. O pierdolnie, tu se ktoś spi. A co to za atrakcja tu na elektrykach jechać? I mamy cieślar. Wszystko na elektrykach jeździ. Na zwykłych trzeba jeździć, a nie na elektrykach. Idziemy obejść Kesza. No bo osada widoczna. Miała być tam skirajza, ale się zima skończyła. I elektryki. Linie. Na elektrykach. No i jest Kesz na cieślarze. Nie skomentuję tego. Widzicie, za późno go złapał, ale to jest rowerzysta. Bez akumulatora jedzie. I zasuwo szybciej jak tamci. A tutaj widzimy dawną strażnicę WOP, WOPówkę na małym stożku, bo tutaj kiedyś było turystyczne przejście graniczne. Siedział sobie tutaj taki chłopek,
i sprawdzą paszporty. No to zaczęliśmy podejść na stożek bardziej stromym wariantem koło granicy. Lekko nie ma, ale to jest krótkie. Zresztą nie po darmo ta góra się nazywa stożek. Jaki kamulec. Słuchajcie, Rostomili, to jest wielki stożek. Jak byłeś tutaj zimą, nie udało mi się tutaj tego sfilmować. Trzeba było się wczołgać troszkę pod taką skałę. I tutaj mamy Kesza. Ja się wpisałem jeszcze raz, więc no udało się teraz to już pokazać. Zresztą no jak nie ma śniega, to tu jest dużo łatwiejsze podejście. A tam kurczę, w zimie to była masakra. Jaki to był zesrany wtedy zmazany fest, ale dzisiaj jest ok. Zobaczcie, jaka ta skała jest potężna. Dosłownie masakra. Kesz jest tam w środku. A tu mamy widoczek i mamy przepaść piorunową. Kamera oczywiście wypłaszczo, ale przepaść jest. Znaczy, że się poślizgnę to. I mamy najstarsze schronisko w Beskidzie Śląskim. Stało 9 lipca 1922 roku. Schronisko na Stożku. No to opuszczamy już wielki stożek. I co? I kondycja jest dobra. Myślałem, że będzie gorszo. Prezes schodził tutaj do Łabajowa zielonym szlakiem trochę roweru, a ja idę dalej. Zobaczcie, co tutaj się stało z lasem, jak kornik po czeskiej stronie zażarł las. Niesamowita sprawa. Kornik drukarz. Oczywiście, no nie mógłbym wspomnieć tutaj o stacji narciarskiej na Stożku. Właśnie widzimy górną część kolei. Kierkawica już zdobyto. Kierkawica, tak. Ależ tu mamy bajoro kamieniste. Teraz kieruję się w kierunku skałek. A tak docelowo to na Kiczory. A na skałkach podobno jak Kesz, którego w zimie nie dane mi było zdobyć. Jak ja to mu przeleć? Mi się nie wdupić w błoto barzowy. Ale damy radę. Jest fajnie. To są skałki. Wiecie, Kesza niestety nie widać. Piszą, że go tam nie ma. Więc lipa. Odpuszczamy go, niestety. Ja tam sprawdzę to kamerą, ale ni cholery. Musiałby tu mieć drabinę, żeby tam być. No cóż. Nie udało się drugim razem. Idziemy na Kiczera. Bo już się trzeba brać. Na Kiczory, nie na Kiczera. Chociaż jeszcze coś dziwnego, że widział. O.
Oj, oj, jeszcze tu nie sprawdził. Poddajemy się. Poddałem się. Trudno. No to tamżech na Czantoli był, tamżech szedł, tam, czyli minął Mało Czantoria, tu Mało Czantoria, Wielka Czantoria, Cieślar, no, Ostrego tutaj nie, tu jest Stożek, tutaj i idziemy dalej. A już jest na Kiczerach. Będziemy podążać w kierunku stacji. Widzicie, Kesza żeś znaszał bez problemu. No bo je tu już w zimie był. No to ja już z los z Kiczorów. Jestem na przełęczy Łączecko. Była tu rajza rowerowa. Kiedyś, tam, w przeszłości. A nie myślałem, że tu był prezbita. Dwie godziny do Cugana. Ale widoki tutaj były, są i ogień. Godo mi, że zjechałeś w trasy, ale to jest ta trasa, którą szedł prezes, także ja idę troszeczkę inaczej. Tu jest niebieski szlak, ale ja muszę iść niebieskim szlakiem w stronę Wisły Głębce. A tam jak zwykle widok fantastyczny. Na Istebną, na Koniaków, na Ochodzitą. Podejdziemy tam chwilę, obejrzeć to. Mimo tego, że była tu już rajza rowerowa przecież. No, super. Fantastycznie. No to idę z Mraźnicy w kierunku Wisły Głębce. I taki strumyczek sobie tu płynie. I tam Kajsi się leci, byleby ja się tu nie skumpał teraz. Ale nie, chociaż piję mokro. Ale ktoś tu na rowerze jest. Jakiś hardkorowiec. Ależ tu jest fajnie.
No a tu już widać łabajów. Bo kurde, jadą po mnie. No mamy nadzieję, że ta rajza się dobrze skończy. Bo jak na razie to wszystko idzie wręcz zarąbiście. Jest widoczek, jest. No tam na dole jest droga na stożek. A ja już pomału cisnę. Obok trasy, którą wszedł prezes na Wisłę Głębce. Wow, jak widzicie, tutaj zeszła lawina. Zeszła lawina. I to fest. Widzicie? Zasuło to tu fest. Więc ja stąd uciekam. Bo to może gruchnąć i mnie zabije jeszcze. I widoczny jest już nasz Bahnhof. To jest ostatni Bahnhof tutaj w okolicy. Dalej już sztreka nie idzie. A no wskutek tego, że były plany poprowadzenia tej sztreki aż do Zwardonia przez Isterną, Koniaków, miał być tunel pod Kubalonką i tam dali do Zwardonia właśnie. Niestety te plany wszystkie przerwała II wojna światowa. A teraz to już raczej chyba tego nie zrealizuje. I tym oto sposobem dotarłych na Bahnhof Wisła Głębice. No to właśnie wysiadł w Czarnolesiu. I teraz mnie czeka rajza 20 minut przez las. Klucza nie wziąłem lampy. Trochę szkoda. Dwóch facetów takich trochę łożartych jechało w pociągu, w cugu, bo to przecież cug, ale nic tam nie robili, siedzieli spokojnie, tak że bydła nie było. Ale cisnemy. Dobra, no to ja już docieram do swoich włości. Jutro miały być piekary, z racji tego, że nie mam jeszcze zrobionego rowera, piekarów nie będzie, odwołane oczywiście na inny termin. Pojadę do piekara, ale kiedy indziej. No ale cóż, nie było dzisiaj rowera, były piechty, własne nogi i wcale nie żałuję, bo było fajnie. Dobra, no to nie będę was już zanudzać. Pewnie ten film jest bardzo długi. Powiedzieć wam wszystkim już muszę. Trzymcie się i do zaś.